Witajcie, moi mili, w dzisiejszym odcinku Kulinarnie z Tigerem. Nawet Magda Gessler nie robi takich potraw jak ja, więc zaczynamy. Dzisiaj przedstawię Wam wykwintne dla palety ludzi, którzy lubią wykwintne, klasyczne jedzenie, parówkę z cebulą i z pieczarkami i ze szczyptą soli. Więc prawie na żywo bierzemy parówkę, najtańsze, które można kupić, tak, w Kanadzie, parówka typu Compliments, niech będzie jedna, nie bądźmy, słuchajcie, no, grzechem jest, jak to się mówi, obżarstwo, tak, więc nie bądźmy obżartuchami. Do tego dodajemy dwie pieczarki ze szczyptą soli, ale zanim to zrobię, pieczarki trzeba pokroić, więc tak, widzicie? Jedna pieczarka. Dobra, jedna pieczarka starczy, bo nie chodzi, żeby tu się objadać, tak? Kroimy pieczareczkę. Pieczarka pokrojona. I do tego dodajemy cebulę, tak? Dwa kawałki cebuli. To chyba starczy jak na razie. Czekajcie, muszę Wam pokazać, jak to będzie, jak to arcydzieło sztuki będzie wyglądało. Tutaj mamy wykwintna parówka z pieczarkami i z cebulą. Ludzie, takie to jest kunszt, tylko paleta, zaawansowana paleta wykwintnego jedzenia, tylko umie to docenić. Wszystko to wkładamy do mikrofali. Czekajcie, otworzyć trzeba drzwi. O, czekajcie, bo muszę, mam dopiero co umyty talerz z mikrofali. Sieć, gdzie taca mi spadła, ale dobrze. Talerz z mikrofali jest umyty. Po umyciu należy jeszcze wytrzeć ścierką, tak, żeby to wszystko było świeże. Dobra, ludzie, więc tak. Wkładamy zawartość wszystkiego na ile? 25 sekund? 28. Nie bądźmy małostkowi, tak? Wszystko to smarujemy musztardą bunika, która jest bodajże rumuńska. O, ziska. Takiego jedzenia Wy jeszcze nigdy nie próbowaliście. Polecam moje dane. Trzeba oblizać oczywiście ten stół, chciałem powiedzieć. Trzeba oblizać musztardę, żeby się nic nie marnowało. Nie marnujemy jedzenia, bo niektórzy nie mają co jeść. Primo ketchup. Kanadyjski ketchup, jak najtańszy. Szczypta soli, czekajcie. Szczypta soli, używamy kucharek smaklata. Jeden małą szczyptę, nie, bo to nie trzeba, nie chodzi, żeby przesolić. Jak to robił Salt Bay, to nie chodzi, żeby to przesolić, tak? Tak wygląda efekt końcowy. Czyż to nie jest artystyczne, piękne? Parówka z pieczarkami, czerwoną cebulą, rumuńską musztardą i kanadyjskim ketchupem. Słuchajcie, ludziska, takiego jedzenia nigdy nie jedliście. Fajnie, bądźmy małostkowi. Do tego jakieś piwko trzeba by też wypić. A weźmy, ja wiem, ale dlatego, że jesteśmy w Kanadzie, wypijmy amerykańskie piwo, które jest rozlewane w Kanadzie. Więc smacznego, na zdrowie. Takiego bogactwa nikt nie ma. Więc zaczynamy. No ludzie, no to jest piękne. Nie ma czegoś bardziej pięknego. Takiego jedzenia jeszcze nigdy nie jedliście. Polecam kuchnię Tigera. Polecam siebie. A
Kuchnia Tigera w wydaniu zwykłym, ale która doceni się wychwintną moją paletę. Ja lubię wychwintne rzeczy. Wbrew pozorom nie jest taka tania. Pamiętacie, nie można nic marnować, tak? Talerz trzeba wylizać. Słuchajcie, talerzyk jest jak nowy, wylizany, szczypta piwa nie zaszkodzi. Takiego bogactwa nie można mi zazdrościć, bo wy też tak możecie jeść jak ja. To jest piękne, bardzo dobre. Nie tanie w użytku, ale smaczne, wykwintne, więc dołącz do wykwintnej palety Tigera. Popij szczyptą piwa. Polecam siebie na przyszłość.